Cześć, witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku. Mam pewien problem z głosem, dzięki temu pięknemu autku, które mnie załatwiło przez klimę, oddaję dzisiaj głos całkowicie Ewie, ja będę tylko przeszkadzał momentami, a Ewa się z Wami przywita. Cześć Ewa. Dajcie, dajcie. I opowie Wam, co myśli na temat zewnętrznych wrażeń, patrząc na Volvo XC90. Bardzo często się będę powtarzać, ale jak takim przyjedziesz naprawdę fajnym autem, dużym, ładnym autem, to pierwsze co, to jest takie wow. Nie, naprawdę bardzo ładne auto, tak na pierwszy rzut oka, bo jeszcze tak w środku nie byłam, więc to jeszcze pokażę może z profilu widzom, dobrze, poczekaj chwileczkę. Piękna bryła taka, ojej, naprawdę ogromna. Ja znowu już pewnie jak krasna będę wyglądała trochę w tym aucie. Kolor taki niespotykany, przynajmniej nie widziałam chyba w takim brązie jeszcze auta. To jest taki brąz, ale taki ładny, ładny. No nieważne, kolor to jest... Mówisz zwykle bakłażanowy, dobrze nie, kojarzę? Nie, to nie jest bakłażanowy. Nie, panowie i panie, to ja nie widzę kolorów, to jest niestety. Brązowy, ale on jest chyba w słońcu taki metali troszkę, nie wiem, no nieważne. Taki czekoladowy brązowy, trochę? Czekoladowy, taki, tak, fajne ma te koła. 21-calowe, Ewa. Może jakbym cię poprosił, stań może przy samochodzie bliżej, to pokażemy, jaka ta felga jest ogromna przy tobie. Popatrzcie, Ewa wcale nie jest najniższą kobietą, ma 1,65 m mniej więcej, a koło wygląda, jakby jej prawie do pasa sięgało. No. Tak na pierwszy rzut oka to naprawdę ładne. No, oczywiście to jest w ogóle Volvo, tak, więc klasyka i taki kunszt wykonania, tak mi się wydaje. I no taka elegancja po prostu. To jeszcze ocenisz wewnątrz, to prawda? Tak, jak w Mercedesie też, wiesz. No to może Ewa, zacznijmy tak szybciutko od przodu, bo tam sąsiad, widzę, kosiarką nam jeździ jakimś traktorem, więc sorry za audio. Pięknie to wygląda, no naprawdę. Może ja jestem nieobiektywna albo... Nie, no dlaczego? No po prostu robi na tobie wrażenie, widać. Tak. Pokażę przód, proszę bardzo. Ten znaczek, fajnie wygląda. Czyli estetycznie, jeśli chodzi... Bardzo. Tak właśnie estetycznie ma takiego przyrostu formy nad treścią, co często w tych takich SUV-ach mam wrażenie, że troszkę tam chcą jakoś tak designersko podpasować klientom, a tutaj naprawdę... Mówisz, że przesadzają niektórzy projektanci, tak? Tak, przesadzają. No dobra, czyli Volvo nie przesadziło, wystawiamy wysoką notę za design karoserii. No to teraz zapraszam Cię, Ewa, do bagażnika, bo przecież w tym aucie bagażnik to jest jedna z najważniejszych rzeczy, w którym się kryją dwa dodatkowe miejsca. To jest 7-osobowe przecież auto. Oczywiście. Tu mamy tak przycisk, także możesz... On się oczywiście sam otworzy, pełna elektryka. I teraz tak, sam bagażnik, jak widzisz, jest już wykorzystany przez szósty fotel. Jeśli będziemy chcieli wykorzystać tylko 5 dużych miejsc, no to możemy zrobić taki myk. Tu nie ma elektrycznego składania. Tutaj ponad 700 litrów, Ewa. To jest więcej niż w mojej gigantycznej Skodzie Superb. To jest po prostu jak mała ciężarówka, nie? Nie mogłabyś tu wejść. To nie jest jak w Fordzie, nie? Tak. Jeśli mówisz o Explorerze, tak? Tak. No, także tak, tu jeszcze akurat dodatkowo płatna opcja za około 1000 zł mamy dojazdówkę, torba, także widzicie, malutka, po prostu wąska, więc się mieści pod nośnik, wszystko jest. Gigantyczny bagażnik i, co ważne, jakbyś mogła podtrzymać, to bym Cię poprosił, rozłożę tylko. Z operatorem kamery. Tak, dzisiaj awansujesz, dodatkowa fucha. Popatrzcie, jak zrobimy taki myk, może Ewa jeszcze wskoczy na tył. No, wskoczę. To jakbyś mogła ocenić przy waszej Kia Carens, wiem, że to jest mniejsze auto, ale sam bagażnik... Już Ewa mi uciekła. Nie, tutaj musisz, żeby wejść, musisz tu złapać i popchnąć tam fotel. I wtedy możesz wejść. Słuchajcie, Ewa zobaczy, czy jest w stanie się zmieścić i jak jest z komfortem na tylnym miejscu. No fajnie, dobrze jest. Mówiłem, że nie ma lipy, nawet jak na dorosłą kobietę, prawda? No. Tu nawet sufitu. Właśnie, nie dotykasz. Piętro takie spore też jest tu nawet z tyłu, wiesz? Tak. Jest dużo, dużo widać, prawda? Oj, na kubeczek jest, super. Tak, a tu masz jeszcze, zobacz, schowek. Także z każdej strony jest schowek. I klimatyzacja, zauważ. Tak, no właśnie widzę, nawiewy klimy. Nawiew, super. Nie, no naprawdę. Czyli, proszę bardzo, oczywiście ty jesteś osobą dorosłą, więc... O. Nie zmiażdżyłem nóg, mam nadzieję. Nie, tylko w kolano dostałem. Okej. Naprawdę bardzo w porządku się siedzi. Czyli Ewa, mimo tego, że jesteś dorosłą kobietą, a nie dzieckiem, oceniasz, że mogłabyś tak pojechać, tak? Nie ma tragedii. No, spokojnie, tak. I słuchajcie, zobaczcie, Ewa się zmieściła, mimo tego, że to jest maksymalnie komfortowo ustawione. A teraz zrobimy tak, żeby Ewa miała więcej miejsca. Czyli troszeczkę poprawimy to. I troszeczkę przesuniemy fotel, czekajcie moment. Troszeczkę przesunąłem, jak widzicie, bo każdy z niezależnie można suwać, są prowadnice, są szyny. I jak teraz? No teraz wygodnie? Lepiej, no pewnie.
No, ten środkowy oczywiście też można by przesunąć, już nie będziemy tego wszystkiego robić, ale oceniasz, że dorosła osoba może spokojnie są. No pewnie. Dla dorosłych osób oczywiście. Tak, do 1,75 m tak, spokojnie. Tak, 170-175, więc normalnie dorosła osoba może jechać. Dobra, teraz zobaczymy, jak ci się wysiada z tego, bo na pewno nie będzie tak łatwo jak w minivanie, ale i tak chyba dzięki temu, że dach jest wysoko, nie ma tragedii, nie? Jest to SUV, pamiętaj, to wysoko za... Wysoko jest rzeczywiście, jak się tak, wiesz, wysiada, tak jak tutaj krokodyla. Nie wiem, może dlatego, że jestem w czasie. No tak, powiedzmy. Okej, małe problemy techniczne, czekajcie moment. A co tam? Gimbal mi się buntuje, o. Ale nic. Czyli tak, oczywiście, ponieważ auto jest wysoko zawieszone, ma 4x4 napęd, no widzisz, patrz, coś się dzieje dziwnego. Wiesz co, może po prostu dogram w ten sposób, będziemy tak robić. Czyli tak, Ewa, jeśli chodzi o trzeci rząd, sprawdziliśmy, że jest ok, tak, nawet jak na ciebie. I jeszcze nie zdążyłem, bo wtedy mi uciekłaś. Powiedz, jak porównasz ten bagażnik z innymi autami, czy uważasz, że nie ma lipy, jak na 7 nie, no, dużych miejsc? Myślę, że jak nawet rozłożysz te 7 miejsc, no to tu jedna walizka, druga spokojnie wejdzie. Spokojnie, nawet w pionie jakoś wózek by się wstawiło. Tym bardziej, że mało kto zwykle potrzebuje 7 miejsc, ale często ludzie potrzebują 6 miejsc. Tak, tak. A wtedy, to zobaczcie, jest naprawdę super. I wtedy tu normalnie walizy się zapakuje, wszystko się weźmie bez boksu dachowego, prawda? No dobra, no to teraz możesz kliknąć przycisk, dosięgniesz bez problemu. Ten, nie, o ten tak, bo tam by nam zamknął cały samochód. I autko się. Tak, tak. No dobrze, Ewa, to tak ci zimno, to wskakuj za kierownicę i sobie ustaw wszystkie. A jeszcze miałam zobaczyć, jak się z tyłu siedzi. A nie wsiadłaś do tyłu, do drugiego rzędu. Wiesz co, dobra, z drugiej mańki. No dobrze, teraz Ewa oceni, bo tak zwykle testujemy tył, z tyłu drugi rząd, ale przed chwilą był trzeci. Nie, no tutaj to już jest w ogóle. Luksus. Pamiętaj, że możesz sobie jeszcze rozłożyć to oparcie, co? Zrobić tak, tu. I teraz się oprzyj pleckami. Opcji, no. Dawaj, opcji, opcji mocniej. Jeszcze. O. Super. Widzisz? Także fajnie, nie? No, ale już widzę, że już mi się bardzo podoba wewnątrz. No oczywiście. Roletki. Roletki w razie upału są. Wszystko jest w tej opcji. Nie, no jest ta tapicerka miała. Przypomina ci trochę pewnie Merca naszego byłego, bo to mniej więcej te klimaty. Bardzo, bardzo. Ale w ogóle też to drawienko fajne takie. No tak, podobne kolory właśnie były. Pomarzyć dobra rzecz. Pomarzyć dobra rzecz. No dobra, to jedziemy. Jadymy. No dobra, Ewa już zajęła miejsce, wszystko jest zgodnie ze sztuką, ale teraz nietypowo zaczniemy, zanim ruszymy, od testu systemu audio. Mhm. Bo w tym samochodzie mamy creme de la creme, a więc Bowers & Wilkins. I Ewa oceni, jak wrażenia akustyczne z odsłuchu. Tak. To jest znak rozpoznawczy. To lepiej jak u mnie w domu. Lepiej jak u ciebie w domu. No widzisz. Możemy tu sobie konfigurować to brzmienie na przykład na klub jazzowy. Akustyka, tak. Akustyka wzorowana na prawdziwym klubie jazzowym w Göteborgu. To jest co najwyżej. Tak. W zasadzie w każdym z tych ustawień to brzmi dobrze. Są niuanse. I sala koncertowa, gdyby to była klasyka, słychać pogłos, prawda? Mhm. Ale to jest fajne w ogóle, wiesz co? No. Klub jazzowy. No dobra. Ale patrz, niezależnie od tego, jak głośno będziemy słuchali, bo wiadomo, cicho, to większość systemów audio daje radę. Natomiast jak podgłośnimy, nie ma żadnych zniekształceń i dystorcji. Słyszysz? Jeszcze inny kawałek. Czekaj, weźmiemy poprzedni. A studio daje efekt po prostu studyjny. Możesz też sobie spozycjonować na kierowcę. Jeszcze z tyłu. Tak. Teraz tylko ty głównie słyszysz. Dzieci w ostatnim rzędzie nic praktycznie nie będą słyszeć, wiesz? Taki też efekt, tak. Sprawdzałem to. Wszystkie głośniki z tyłu są odcięte. Tylko pozycjonowany dźwięk jest naprzód. No, wszystkie, tak? No Ewa, gwarantuję ci. Możemy jeszcze to sobie włączyć w czasie jazdy, bo ty lubisz przy 120 sprawdzić, jak słychać. I zdziwisz się, myślę, bo słychać dobrze dzięki temu, że kabina jest świetnie wyciszona klejonymi szybami ze wszystkich stron. A teraz... To jest super też, że to jest
No, zaskoczyłeś mnie, że to jest kryształowe. Tak, zwróciłaś uwagę na kryształowy lewarek, opcjonalny. A propos wnętrza, to jest naprawdę no, luksusowo na mnie. Adekwatnie do segmentu premium tak, i ceny. Dokładnie, bardzo mi się podoba wszystko, chyba nie mogę się do niczego nawet jakoś tak... No czasami mi się podoba, ale coś tam, ale tutaj naprawdę... No po pierwsze, że jest jasna tapicerka, którą ja bardzo lubię. No tak. Tak świeżo, tak fajnie. Oczywiście ciemny. Ten model można mieć cały ciemny, ale my wolimy jasne wnętrze. No, może brakuje mi tylko panoramy, no ale to jest już rzecz, że tak powiem... No to w konfiguracjach za 400 tysięcy i więcej. No. Więc można żyć bez niej. Dokładnie, więc fajnie, zresztą ekran jest tutaj skonfigurowany tak ładnie, to tak... Mhm. No dobra. Wkomponowany. O, właśnie tego sobie brakowało. Będę starał się ratować cię w razie czego. No. Dokładnie. To jest, powiedz mi, to jest jakieś drewienko? Tak, to jest drewienko. Wszystko jest zgodne z tym dekorem, który jest we wszystkich miejscach. Odsuwana roletka. Tu możesz ładować sobie indukcyjnie telefon. Tu oczywiście, jak widać, jest gniazdo 12-woltowe, podpięty wideorejestrator. Mamy tu duży schowek, dosyć duży, jak na takie auto. Z tyłu panel dotykowy klimatyzacji dla dzieci. Oprócz trzeciego rzędu klimatyzacji. Tak. Słupki są wszędzie jakby wiesz, okraszone tymi nawiewami klimatyzacji. Czarko fajne jest to tylne, duże takie bardzo. No właśnie. To i takie ładne, znaczy one są tak jakby przyciemnione lekko, czy takie... Troszeczkę może być, tak. A jak oczywiście się, wiesz, w nocy jedziesz i światła świecą samochodem. No a lusterka samochodem. Tak na pierwszy rzut oka to chyba takie w miarę. Ale matko, Ewa nawet mówi o tych gigantycznych, kobelastych lustrach, są w miarę. Ludzie! No poczekaj, jak help. Ruszę. Jak ruszę, to ocenię. Dobra. Ewy fetysz mój, to wysokość klapy, Ewy lusterka. Każdy coś musi mieć. No to dobra, to zmieniam sprzęt, bo ten nie wystarczy mi. Tak, pamięci. I jedziemy. Możemy tak zacząć, Ewa. No dawaj. Nie wiem, gdzie to się odpala w ogóle. Przycisku. No właśnie to jest ten problem. Jak ktoś pierwszy raz zajmie miejsce, to nigdzie nie ma tego przycisku do odpalania silnika, tak, ale tu jak przeczytasz jest start, engine stop. Nie klikaj tego, bo nic się nie da, musisz przekręcić. Przekręcić? Ale z nogą oczywiście na pedale hamulca, pamiętaj. Ale w prawo, tak? No, oczywiście. I dieselek wystartował. No i że z Volvo to jeszcze diesel też w ogóle. Wszystkie systemy sprawdzą. Idealnie. Zawsze mi się mogę Volvo tylko z dieslami kojarzyło, że to twoje takie Volvo, pamiętasz, no, co miałeś. Chociaż pierwsze moje Volvo 940 kanciak był w benzynie dwulitrowej, Polar. A to takie czarne. A czarny było... V70, no, tak, 2,5 R5 diesel. Super. A, to były czasy studiów jeszcze. No, woziłeś ten kontrabas. No tak, do tego kombiaki. Dobrze, Ewa, więc tak, żeby włączyć bieg wsteczny, musisz dwa razy dać gałkę do przodu. To jest tak, jeśli będziesz chciała potem drive, czyli do przodu, musisz dać dwa razy ją do siebie. Dlaczego dwa razy? Taki jest patent Volvo. Być może, żeby uniknąć przypadkowego wrzucenia biegu, żeby to było w pełni kontrolowane przez ciebie. Może to troszkę denerwować na początku. A w Mercedesie pamiętasz, było tak, trudny. Było pyk, wajcha była w Mercu. Dwa razy jakby... Dwa razy do góry. I masz R, od razu masz wyraźną kamerę cofania. Teraz ci coś pokażę, poczekaj moment. Masz też widok 360 stopni z lotu ptaka i o tyle to jest fajne, że możesz tak, klikając tą kamerkę, zobaczyć twój podjazd z przodu. Możemy wyjść. Nie, my chcemy zobaczyć tył. Tak, jeszcze na przykład tył, no to klikamy tu i mamy tył wtedy. Zauważ, że szeroki jest dosyć kąt, prawda? Więc jak po malutku wyjedziesz. Zawsze jak dodaję tego, o, jedzie właśnie. Właśnie. Słyszysz? Cross traffic alert. On cię ostrzegał, że coś przejeżdża tak, przez ulicę. No tutaj to naprawdę. Po malutku sobie wyjedzie. O, jedzie samochód, ale to poczeka. To jest duże auto, musi cierpliwie poczekać. Zwalniający będę. Ale on ma dosyć dobry skręt, więc myślę, że poradzisz sobie bez problemu. Jeszcze kawałeczek tam masz. Teraz czekaj dwa razy. Tak, dwa razy, żeby było D. Już jest i skręcaj. No nie, chyba się nie zmieścisz, nie, musisz jeszcze dać na wsteczny. Tak, tak. No wiesz, to 5 metrów. Auto poszło bez 5 centymetrów. Tak, nie? Tak. Jeżeli masz R, masz R. Jest kamera cofania, dawaj. No tak, jest, rzeczywiście. Dobra, i teraz drive, dwa razy. Już. Oj, ten diesel. No, zaraz pomruczy. Ale jestem wielka w tym aucie. Taka duża, naprawdę. Podoba ci się pozycja za kierownicą? Bardzo. Ja w odróżnieniu od ciebie ustawiam sobie fotel. Ale jest naprawdę strasznie wysoko, jest wyżej jak w tym Fordzie w ogóle. Wiesz co, tak, no ale dlatego, że sobie podjechałaś zdrowo z tym fotelem, ja ci pomogę go ustawić wyżej. Zdrowo. Słuchaj, ja mam najniżej, ja wiem, ale ja sobie zjeżdżam na samą podłogę z tym fotelem i czuję się w zasadzie jak w troszkę wyższym aucie, nie wiem, no segmentu kompaktów. Naprawdę, tak się czuję. Wcale nie czuję, że siedzę bardzo wysoko, bo głowę mam niżej od ciebie chyba, jak zjadę maksymalnie, znaczy na minimalną pozycję. Ja już tam w sumie też te lusterka mogłabym troszkę poprzestawiać. No dobrze, to spokojnie sobie tam poklikaj. Wycieraczki sobie pykniemy. Wycieraczki mają taki śmieszny patent, co ci zaraz zademonstruję, że
masz spryskiwacz w ramionach wycieraczek. On ci nie obsika, obsika, jak mówię, całej ja to szyby. Tak zobacz, zobacz. Dajesz wodę i wycieraczki ci same myją szybę, tak jakby one produkowały ten płyn. To mi się bardzo podoba, to jest taki drobiazg, ale przynajmniej nie masz. Tak powinno być, bo tak idzie. Dokładnie. Czasami, to po prostu nagle patrzysz, co taka ochlapana szyba. Na innych ludzi chlapiesz, taki, albo ktoś ci ochlapuje, taki nie? Taki zasięg normalnie tak. Jest właśnie. Fontanna. A tutaj masz pyk i tylko szybę masz umytą. Oszczędność płynu też, bo myje ci tylko szybę, a nie sika na ulicę. Cichy jest już. No właśnie, i to jest to, że to Volvo jest bardzo ale jaka dobrze. Fajna ta no, kierownica od razu czuję, taka jest. No i ten widelek. A teraz popatrz, jak włączymy audio. To zobaczysz, to będzie jak zdublujemy tą prędkość. Wcale nie będzie źle. No oczywiście trzeba uwzględnić to, że jest wiesz, to duże auto. Na tych chyba dają radę. Ewa, słuchajcie, jest pierwszy raz chyba... Nie, drugi. Nie, dobrze. Może masz rację, drugi. Ale jest, to jest tak niezwykła sytuacja, tak rzadko spotykana, gdy cię przyjeżdżam, że nie marudzisz, prawda, na lusterka, że to jest punkt ważny odnotowania, że Volvo zrobiło porządne lustra. Ale ta kierownica, wiesz co, powiem ci, że taka dosyć twarda tu jest, mhm. Tym o tu, to tak. Ten środek jest taki... Nie jest mięsista, nie jest taka mięciutka. Taka... I zobacz, jak puszczę kierownicę, on mi jeszcze trochę. Mogę ci włączyć autopilota, ale raczej nie, tego nie chcesz. Nie, dziękuję za te wszystkie piloty. No właśnie. Ty wolisz sama prowadzić samochód. Zdecydowanie. Ale lusterko wsteczne pochwaliłaś, że jest... No nie znasz. Lusterko wsteczne, prawda, całą tak, szybę obejmuje, więc... Tak, fajnie, to dobrze daje radę tam. No, wszystko widać. No i teraz popatrz, jak auto jest wyciszone, jak się zatrzymamy, wciśniesz mocniej pedał hamulca, jest system auto hold, który tu aktywujemy albo dezaktywujemy, aha, możesz nóżki no tak. Położyć na podłodze, nie musisz trzymać hamulca, nie, nie musisz. Jeżeli masz wciśniętą i świeci się ta kontrolka auto hold, bo możesz to zdezaktywować. I teraz posłuchaj, jak jest wnętrze. Nie? Zobacz. Właściwie prawie nic nie słychać, nie? To jest właśnie Volvo. Wiadomo, jak jakiś samochód ma głośniejsze opony, no to coś tam zaszumi. Wszystko śpi, to... Tak. Żeby tylko samemu nie zasnąć. No. Nie. Z tym, w tym aucie nie ma tych obawców w minivanie. A gdzie jest na kubeczek miejsce? Cup holdery są, jak odsuniemy tą ładną roletkę, tu masz dwa cup holdery. Tam z tyłu to widziałaś. Tak, także. Tak. I teraz możesz wybrać sobie jeden z wielu trybów, klikając o, to. Miałam zapytać. Na przykład mamy też tryb Dynamic. Może ja ci go aktywuję? No, myślę, że to jest dobre. Dobry moment dla ciebie i zauważ, że silnik już ci odpalił, bo w trybie Dynamic z automatu jest od razu gotowość bojowa, nie? I też, no możesz teraz sobie wyjechać i tak ładnie pocisnąć, żeby zobaczyć, co potrafi ten dieselek o mocy prawie 250 koni, 249 łącznej. Jak na 2 tony 200 kg, z nami to nawet więcej. Chcesz to ci kliknę wycieraczki. No. Nie wiesz, kiedy przekroczyłaś stówkę, co? I obroty silnika, przez to, że to jest diesel i 8 biegów, są tak niskie, że w ogóle go nie tak, słychać. Tak, to właśnie chciałam powiedzieć, że bardziej dźwiękowo nie odczuwasz też, że jedziesz dużo, wiesz, bo za małym jakimś tam no pewnie. Aucie to czujesz i słyszysz, że jest silnik na prąd. No i teraz chciałaś zobaczyć, jak to jest, jak pojedziesz drogą ekspresową, czy tak dalej, powyżej stówki, włączymy sobie muzyczkę. Słychać, nie? Powiem ci, że tak, w mało którym aucie tak miło mi się słucha różnej muzyki, różnych nagrań. Zwykle słucham podcastów po angielsku albo jakichś innych po prostu gadaczek, a w tym aucie żadnej gadaczki nie chcę włączyć, tylko słucham muzyki, odkąd odebrałem. No ten... też tylko w aucie słucham muzyki, ale no z takim nagłośnieniem. No ale właśnie wiesz, to jest ten paradoks, że większość aut, które testuję prasowych, ma te systemy audio takie przeciętne, że to nie chce się nawet słuchać. A w tym aucie, no po prostu wiesz, ta klarowność brzmienia to... Dobra, bo to już 140 jadę już. I co, i w ogóle nie wiesz tego, nie czujesz nawet, nie? Nie? Ewa, tu możesz jechać 150 i nie będziesz wiedzieć, no.
I dzięki temu, że jest to diesel, to nawet przy tych prędkościach i tej ogromnej cegle, on nie będzie palił jakoś bardzo dużo, wiesz? Bo możesz spokojnie zamknąć się nawet w bardzo szybkiej trasie w 8 litrach tym samochodem, co biorąc pod uwagę masę, wiesz, napęd 4x4 moc, jest moim zdaniem świetnym wynikiem. No jak to z dieselkiem, który podobno ginie już w czasach, ekoczasach hybryd. A ja to jakoś cienko widzę w tych dużych, ciężkich samochodach. I zobacz. Dobra, jak... A jaki mam teraz ustawiony ten... Ej, masz tryb dynamic, a mogę ci wrócić do komfortu i porównasz, bo to ja tak najczęściej jeżdżę w komforcie. Eko to jest już taka, wiesz, dziadowa jazda. No jesteśmy w komforcie, zobaczymy jak modulacja pedału gazu. Tu jest jeszcze taka fajna opcja, że przez komputer możesz sobie ustawić responsywność, czyli charakterystykę auta, czyli czy chcesz, żeby był bardziej komfortowy, bardziej dynamiczny. No wiesz, no możesz na wszystko, na siłę wspomagania układu kierowniczego, masz 3 poziomy. W tej chwili ustawiłem najmniejszą siłę wspomagania, czyli to koło nie będzie tak silnie wspomagane, żeby był lepszy feedback z kół. I chyba fajnie jest, nie? Chyba się fajnie jedzie. Bardzo jest czuła kierownica względem ruchu. Tak, responsywność jest, nie? No właśnie ta responsywność. O, się świecą te lustereczka. Tak, są te bumerangi, te banany. Bumerangi. Blind spot detection. Słynny bliz wolwowski. O. A nie klika ten, no. Odgłos. Manetka. No, obawiam się, Ewa, że na razie tu VAT jakiś takich, nie, że... Nie, no, sponsorowany materiał, słuchajcie. Volvo mi tu, wiecie, w tym schowku leżą dolares. Za sponsorowaną recenzję materiału. Nie, no wiesz co, naprawdę dawno mi się tak dobrze nie jechało auto. No. Mercedesem też mi się super jechało, ale tu jest chyba jeszcze lepszy komfort jazdy. No wiesz, auto jest po prostu dużo większe, dużo cięższe. No tak, ma zalety właśnie tego SUV-a, czyli siedzisz wyżej, dzięki temu czujesz się pewniej, prawda? Bo jesteś małą osobą. Mercedes też nie był niski jakiś przecież. Mówisz o naszym Mercedesie? Nie. Nie, mówisz o którym Mercedesie? O GLB ostatnim. A, no to oczywiście. To był też SUV-ik, ale był jednak niższy. Nie był tak wysoki jak X90, bo mniejszy segment, niższy segment. Myśmy też testowali X90, tylko tą poprzednią generację. Nie, my tak? Testowaliśmy tutaj. XC60. A, XC60. Ten film sprzed kilku lat jest na kanale, także zapraszamy z Ewą. To było XC60. Nowej XC60 jeszcze nie miałem ale okazji. Też wtedy pamiętam, się dobrze namichało. No pewnie. Fotele pamiętasz, jakie były wygodne, bo też się fotelami zachwycałeś. Bardzo wygodne są te fotele. Mhm. Ja tam się jakoś nie skupiam na tych fotelach w czasie jazdy, ale jest miękko, fajnie, tak, tak, tak. No i ta regulacja w ogóle tego fotela na wszystkie strony po prostu możliwe. No pełna opcja. I zauważ, mimo tego, że to jest taka łajba wielka, zobacz jak pewnie na rondzie się trzyma drogi. Górę. Jedziesz. Dajesz. Widzę, że już taki malutku masz chęć. Daj spokój, będę zastanawiać się nawet nie trzeba. A widzicie? Ewa już korci wyskok nad morze takim premiumem. Volvo ją zdobyło. Może, no, może wiesz, za granicę można jechać takim. No pewnie. Długą trasę. Ale patrz, pyknęłaś rondo błyskawicznie i nawet nie czułaś przechyły tak. Karoserii. No ja nie czułem, ty chyba też nie. Też nie, ale w ogóle super jest to wyciszenie, wiesz, naprawdę. No. Tak. Patrz, jedziesz z Tuwą i my rozmawiamy normalnie, cicho, bez żadnego... Siedzimy. Jest to na godzinę jazdy. Tak, jedziesz, ty nawet nie wiesz, dlatego, no że jest tak cicho. Bo ty w ogóle nie masz kontroli akustycznej z silnika, nic ci nie tak, wyje, tak, nic tak, ci tak, nie tak. Szumi z opon, nie? Tak. Chociaż w kwestii diesla to trochę szkoda, bo ja lubię tego, tak terkocze. Ale wiesz, coś tam usłyszysz jednak tego tak, dieselka, tak, tak. Nie jest taki meleks, to... Natomiast przyznasz, że komorę silnikową jak na diesla wyciszyli nie, no bezbłędnie, świetnie, nie? Tak. Teraz zobacz, kiedy no, książkowo 50 na godzinę, tak, to już tak. W ogóle... To tak jakbyśmy, to tak jakbyśmy jechali 20 na godzinę, no, małym, jakimś tańszym, tak, dużo tańszym, mniejszym autem. A jak depniesz, mocno wciśnij pedał gazu, śmiało, to teraz słychać tego dieselka, troszkę słychać, ale fajny dźwięk, nie? Mi się podoba. Ewa, pamiętaj, że tu jest, mogą suszyć gdzieś tam, a ten samochód się katapultuje do 140 w kilka sekund, jeśli mówimy o tej, od 100 do 140, więc... No dobrze, dobrze. Nie no, ja muszę cię tutaj powstrzymywać, jestem twoim takim kagańcem prędkościowym. Także wiesz, ekran dotykowy oczywiście jest to zmora dzisiejszych czasów, że kiedyś Volvo słynęło super ergonomii, ale na szczęście nie zrezygnowali z analogowego potencjometru głośności, co bardzo mi się podoba. Play, pause, możesz zapauzować sobie track, odpalić, zmienić na następny, poprzedni. Te takie dla mnie w tym systemie super audio są wszystko pod ręką, te najważniejsze przyciski. Czy ten głośnik dosyć śmiesznie wygląda, nie pierwszy raz z takim spotkałam tutaj. No wiesz, jest to taka ale półka. Ale mówisz, że to jest tam taki tam. No tak, dlatego ten dźwięk taki high-endowy jest, no taki audiofilski, bo tu musi być klarowność tego pasma wysokiego. Także nie. A jaki on jest długości w ogóle? To jest 4,95 metra, prawie 5 metrów.
ale dzięki temu z tyłu w trzecim rzędzie masz miejsce. I bagażnik jeszcze jest. I jeszcze bagażnik dokładnie masz do wykorzystania. No dobra. No i tam z tyłu są też, bo nie spojrzałam w końcu, trzy fotele są, tak? Czy... Tak, oczywiście, są trzy oddzielnie przesuwane fotele, możesz sobie na szynach sterować każdym z osobna, pochylić, wiesz, bardziej w pionie, bardziej no odchylić tak, sobie z każdego nie fotela. Nie, to, że nie ma kanapy, tylko... Nie ma, właśnie to jest ta ogromna zaleta względem na przykład niektórych aut niby dużych, że z tyłu nie masz oddzielnych trzech foteli. Prawda? A tu Volvo nie dało ciała, rodzinne auto. W tej Kii co testowałeś? Niestety Kia ma kanapę z tyłu i bardzo nad tym ubolewałem, bo o ile w Explorerze, który miałeś okazję ze mną testować, było bardzo szeroko z tyłu i były te trzy jakby niby oddzielne, to tam niestety tego środkowego miejsca nie można było przesuwać do przodu. I ten trzeci rząd był zawsze ograniczony tym miejscem i to też minusowało. Natomiast w Explorerze było o tyle lepiej, że tam jakby były niby te trzy fotele, niby. Kia no, rozczarowała mnie właśnie tym, że jest ta kanapa z tyłu, to troszkę... No wiesz, to jest do przełknięcia jakby. No jest, ale jednak na szerokość tutaj zmieścisz trójkę dzieciaków w fotelikach. Mhm. Ledwo, bo to jest 139 cm między podłokietnikami, mimo tego, że auto jest bardzo szerokie, jeśli chodzi o budę, to minimalna szerokość po prostu wnętrza, jaka jest wymagana, no to auto spełnia tą minimalną szerokość. Także ja jeszcze w mojej recenzji poruszę ten temat. Volvo po prostu jest na tej granicy. No tak, jeszcze trzech foteliów. Przepraszam, że to jest 4x4, tak? Tak, masz napęd AWD. Cokolwiek to znaczy. All-wheel drive, no czyli dokładnie 4x4, tak. No zobacz, migamy 120 cały czas, wiesz, ty nawet nie wiesz, że tyle jedziesz, prawda? Mijasz tylko, to wyprzedzasz te tak samochody. Ale tak, mam ochotę, wiesz, wcisnąć jeszcze. No, pojechać. Przed chwilą nad morze chciałaś pyknąć. No, jakąś autostradę, wiesz, no jedź. Jeszcze pokażę, jak wygląda deska. A właśnie, co to zegaru, bo też często mnie o to pytasz, to one są analogowe? Nie, wszystko jest na tafli, wyświetlacz. Ale bardzo ładne też są takie też, bo rozumiem, że się nie zmienia też ten możesz zegar, zmienić, można. Są delikatne obwódki, możesz dać, nie ma radykalnych zmian, zawsze są te okrągłe obrotomierz i prędkościomierz, ale możesz sobie na przykład na czerwono, bardziej sportowo. Też, wiesz, nie naćkane tymi przyciskami. Wiesz co, ja nawet jak chcesz to zobaczyć, to ja ci pokażę, bo to jest ciekawe pytanie. Widzowie może też będą chcieli zobaczyć, ty sobie spokojnie jedź, a ja ci to ustawię zaraz My Car i zaraz ci pokażę wyświetlacz kierowcy i teraz zobaczysz. Popatrz. O, masz akurat czerwone światło, super. I teraz spójrz na wyświetlacz, zielone. No to tu pojedź sobie, możesz autopilota włączyć, jak nie chcesz prowadzić samochodu. Autopilota? No tak, no to ci mogę włączyć. Jak można nie chcieć takiego auta prowadzić? Nie, dobra, Ewa wiem, Ewa nie lubi tych nianik, bo się niepewnie czuje, więc zostawimy. Ja wam to w moim teście tam opowiem. Natomiast tak, chcę, żebyś zobaczyła różnicę, jako miniesz, oczywiście wyprzedzisz rowerzystów. No, zobaczysz, że zegary ci się zmieniły już na czerwone. Więc to zaraz tak, takie sportowe. Jak sobie dasz Trip Dynamic, to możesz sobie właśnie preferować taki wygląd zegarów, prawda? Bardziej sportowy. Teraz na przykład Chrome Rings, czyli takie obwódki chromowane. To może dla kobiety nawet fajniej wygląda niż taki golas, ale ja lubię, wiesz co, ja lubię minimalistyczne, dlatego że po prostu no mam tak, ale to te pierwsze mi się też najbardziej podobają. Prawda? Tak, tak. I zobacz, jeszcze Glass, czyli takie bardziej szklane, efekt szkła. Nie, no też ładnie. No i to Performance, czyli czerwone, tak, lekko pochyloną czcionką. I czerwonymi tu. A widzisz, ale ja myślę, ja wybieram minimalizm. Minimalizm. Widzisz, jesteśmy minimalistami. Czytelność. Ta fajna gałka z kryształu podświetlana w nocy robi niesamowite wrażenie. No, jak obejrzysz testy, ja zrobię. Ale też jak widziałam ten test Mercedesa, jak w nocy tam. Aha. GLB. Wszystko tam po prostu. No tam Mercedesy słyną z tych mówiłem ci, że te wloty pokrągłe, jeszcze podświetlone, wszystko. Tak, jak otwierasz te drzwi, to da ci się wycieraczka, jak wiesz, idziemy dalej. Logo. Dobrze, będzie dłuższy odcinek, nie macie wyjścia. Może nie będziesz przewinąć, jak się ludzi. Ewa nie może wysiąść. Dokładnie, cię wytnie. Ewa nie może wysiąść z auta tak szybko, chce sobie jeszcze pojechać, nie dziwię się. No więc. Dobrze, no pojedź sobie. A jak co powiesz o zawieszeniu? Jestem ciekawy. No, jak jest, wiesz co, że w ogóle nic nie czujesz, prawie żadnej dziury, żadnego takiego tam jakiegoś, a tutaj dziur nie brakuje po drodze. No, mimo tych ogromnych 21... Tak balansuje, naprawdę, mięciutko jest. No tak, i właśnie poruszyłem ten temat, zanim jeszcze zaczęliśmy nagrywać z twoim mężem, że mimo porównywalnie właśnie do Forda, wiesz, bo też tak no, był miękki. Ale pamiętaj, że tu masz ogromną felgę, 21 cali i wcale tego nie czuć, że jest tak twardo, prawda? Nie czujesz, że dobija cię każda nierówność. Ja nie czuję, że twardo, właśnie, że odwrotnie dla mnie jest. Właśnie. Ale mimo tego, że jest komfortowo, to czujesz pewność prowadzenia, prawda? Nie jest to rozbujana taka łajba, że nie, skręcisz. Nie, absolutnie tak nie jest.
Kontrola jest. Dużo twardsze zawieszenie było w Mercedesie właśnie. Tak, tam było twardziej. No ale wiesz, mniejsze rozstafosi, no to inna charakterystyka, więc jeszcze mniej chyba gumy tam było, mimo mniejszego rozmiaru felgi, profil opony. No tak, no mogłabym takie mieć. Ja zawsze najbardziej lubiłam Mercedes i Volvo, że pamiętam jak nastolatką byłam, czy już tam się tymi samochodami trochę interesowałam. No, to najbardziej te dwie marki. Zresztą z moim tatą też często sobie żartowałam, jak mieszkałam tam pod Warszawą, ale w drugą stronę. To był właśnie wzdłuż ulicy salon Volvo. I stały takie piękne te Volvo i jeszcze fortepian. I zawsze się śmiałam z tatą, mówię, no tata, no to trzeba kupić Volvo i rozumiem, że pewnie gratis nam fortepian dadzą, zwłaszcza z racji tego, że ona do szkoły muzycznej chodzę, no tam na fortepianie, no to... A może w salonie fortepianów Yamaha odwrotnie, może Volvo do fortepianu daje? No, co albo Steinway & Sons. Ale zawsze się z tego śmiałam i... no, mój tata też podobała mu się ta marka, zresztą kupił Volvo... To właśnie co ty miałeś? O 70. Tylko to było wiele lat temu. To auto już jest dosyć stare, bo teraz jeździ mój brat tym autem. I jeszcze jeździ, patrz. Jeszcze jeździ, chociaż tam jest instalacja gazowa, więc on no... No tak. Mocno tam się czasami psuje w różnych momentach, ale... Ale też pamiętam, jak wtedy kupił, no to i właśnie ta skóra w środku i... Mimo, że był używany, no to naprawdę też fajnie. No, no i Mercedesa też w sumie kiedyś pamiętam jeździł. To nawet ostatnio na tym teście mówiłam, taką beczką. No matko, to auto jest po prostu... Fantastyczne w ogóle. Naprawdę chętnie bym się przejechała takim starym Benzem. Ale takim, wiesz, wychuchanym takim Mercedesem. Ja miałem kiedyś na kanale z jednym z... Kopeczką. Tak, przejściówka miała takie inne światła, pamiętam. No tak. Takie bardziej chyba, już nie pamiętam, takie pionowo, bardziej takie, nie? Coś... No ja u mnie akurat pojawiła się mniejsza wersja, bo... Różnica między tą beczką. Tak. Chociaż nie wiem skąd, 190. Bo się w ogóle zastanawiałam zawsze skąd te nazwy, te beczka, przejściówka, bo to rozumiem, że oczywiście jest spolszczone jakoś i nawet na polskie. Tak, no wiesz, no auta otrzymały różne przydomki, no tak ktoś kiedyś, ktoś wymyśli, ktoś powtórzy i powstaje, wiesz, legenda drugiej nazwy modelu. Dobra, zaraz sobie... O, pan już otwiera mi te. Jaka kultura. No Blondie, niestety, Volvo. No, ale nie jadę do hotelu. Nie jedziemy. Musimy wracać. No, coś tam z tyłu jedzie, widzisz? Jakiś rower. Rower. A, to... Szybko dojechał ten dziadek. No, szybko dziadek pedałował, ja go widziałem w kamerze, bo tam z tyłu nawet ja nie zderzałem. Ja też go widziałam, ale wydawało mi się, że wolniej trochę jedzie. No dobrze, że nie wpadł tam, zderzał. Może... Nie no, chyba nas widział taką, wiesz, landarę. No wiesz, z dziadkami na rowerach to różnie bywa, co oni tam widzą. No, także auto naprawdę zacne. Zacne. No oczywiście cena to już wolę nie pytać, bo... Słuchaj, a propos ceny, to powiem ci, że Volvo Polska, znaczy bardziej Volvo, salon Volvo dał mi bardzo wysoki rabat na auto do produkcji. No termin produkcji jest jakiś w ogóle absurdalny, bo to nawet kwiecień, maj 2022 przez problemy z dostępnością części z fabryki. Realny odbiór, no powiedzmy styczeń, luty, gdyby tak realnie patrząc, a taki terminowy dla bezpieczeństwa umowy kwiecień, maj, czyli rok. Natomiast dostałem ten rabat ogromny. Największych w historii, no ale też cena auta jest najwyższa w historii, jaką kiedykolwiek brałem pod uwagę, więc no Volvo kusi mnie, żebym wrócił do tej marki po wielu latach przerwy. Nie wiem, czym to się skończy, bo auto sprawdza się jako auto dla naszej rodziny, plus szósta osoba z tyłu i wtedy nadal, jak widziałaś, jest duży bagażnik przy sześciu fotelach. Bez problemu można się na wakacje bez boksu na dachu zabrać. Więc, no, a jaka przyjemność z jazdy. Słuchania muzyki, no wszystko tu jest, wiesz. Tu właściwie nie ma jakiegokolwiek takiego większego minusa, który by nie, no, w takiej cenie, w takim macie. To tylko porównywać można po prostu z twoim pierwszym Mercedesem, jakby komfortu jazdy pewnie i tego nagłośnienia. To mówisz o tym, tak, może moim W205 białym, tak, tak. Chociaż no. Nie wiem, bo może Mustang, a właśnie Mustangiem się nigdy nie przejechałam twoim tym czerwonym. Nie, Mustang to była bestia zupełnie, nie ma czego w ogóle porównać, Ewa. Tam wychodziło tylko czyste emocje V8, jeszcze po zmianie wydechu na Corsę. To gwarantuję ci, że kompletnie inna, wiesz, inna rzeczywistość. To się stało, że ja się w końcu nie miałem przyjechać. No widzisz, tak jakoś szybko ten czas minął, że nigdy, nigdy... No po prostu focha strzelić i tyle. No widzisz, no. Chociaż ja nie strzelam fochy. Ale gwarantuję ci, że jeszcze nie jednym autem mocnym się przejedziemy, a myślę, że jednak to jest bardziej to, co cię kręci w autach, czyli takie Volvo niż Mustang z amerykańskim bulgoczącym potworem pod maską i tylnym napędem manualnym. Ale zobaczymy, ale zobaczymy. Nie no, naprawdę, auto bardzo, bardzo fajnie się jedzie. Specjalnie nic nie mówię, bo się
trochę tak napawam to miasto. No tak, dzisiaj to ty niby miałaś poprowadzić odcinek, ale jakoś ten głos ale mi jeszcze działa. Dużo no tak, no bo wiesz. Bo no, ja nie mówię. Bo ty ma, właśnie no się bałem. Takie mam wrażenie, że tak z odcinka na odcinek to tak coraz mniej mówię i nie. Tak taka nudna się zaczyna. Nie, ja tylko się bałem, że jak ja w ogóle się wyłączę, to ty właśnie przez to, że nie jesteś osobą, która dużo opowiada, dużo mówi, to jak ja nie pociągnę jakiejś kwestii, to coś cię nie zapytam, no że ty tak, się tak w taki trans przyjemnej jazdy tak, wprowadzisz tak, i po prostu. To prawda, no, prawda. Niezręczna cisza, a na no antenie tak, radia czy tego, cisza, to co, to trzeba o czymś coś opowiadać. Wiesz, no jak ja nie mówię tak, jak nie mam nic do powiedzenia, to nie chlepię. No to bardzo dobrze. To bardzo dobrze. Nie robisz bazaru po prostu. Ale tak, zawieszenie i układ jezdny oceniłaś wysoko, to już wiemy. Tak, stylistykę. Tak, design zewnętrzny też, nie, no, żeby nie powiedzieć bardzo wysoko. A wewnętrzny to już w ogóle. No już w ogóle super. To już nie bójmy się określenia, że jest mega, tak, że super no, mega wnętrze. Tak, tak. Nic nie trzeszczy, jak jedziemy, nic nie, nie skrzypi. Jest bardzo, bardzo cicho w ogóle. Naprawdę, jak ktoś kogoś o. No. I jeszcze, to w ogóle nawet nie wiesz, przy prędkości takiej miejskiej, 50 na godzinę. Tak. Mam tylko trochę takie wrażenie co do hamowania. Wiesz, że on dosyć jest czuły pedał, ale nie hamujesz tak od razu, tylko z takim pewnym opóźnieniem mam wrażenie. Masz takie wrażenie? Tak, może ja po prostu, wiesz, kwestia też no, wciskania pedału hamulca, tak, żeby nam może bardziej no, energicznie. Wiesz co, powiem ci tak, z że z takich dużych prędkości, jak tam jechaliśmy, to tak powoli hamował. Jeśli nie tu masz takie wrażenie, tak, tak, nie było takiego, mówisz takiej brzytwy od razu, tak, że tak, tak szarpie. Tak, tak. Powiem ci tak, wczoraj miałem okazję odbyć jazdę, wszystko sprawne, hamulce, opony nowe, Toyotą Sienną, to znasz tego minivana tak, tak, amerykańskiego. Tak. Słuchaj, ja tam po prostu myślałem, że ten hamulec nigdy nie zacznie działać. Wciskałem go tak, przy prędkościach miejskich, że pierwsze te hamowania to modliłem się, żeby się zatrzymać. Charakterystyka leniwego Jankesa. To auto przy tamtym hamuje po prostu jak F1. Mówię ci, no, jak auto rajdowe. Ma tak niebywale brzytw, hamulce brzytwa, że jakbyś wsiadła do takiego minivana, to byś po prostu się przeraziła. Gwarantuję ci. Więc to jest chyba tylko twoje wrażenie, bo tu hamulce są bardzo responsywne i bardzo ostre. Może. W zależności z czego się oczywiście przesiądziemy. Ale tak mówiąc obiektywnie, porównując wiele aut, nic nie mogę zarzucić hamulcom. Natomiast ale najbardziej słychać na silnik właśnie teraz. Przy tych niskich obrotach. Tak. Tu nie marcie się, to nie Volvo trzeszczy, tylko foteli, które tam się buja z plastikowym, plastikową taką złączką, więc... No, jak plastik, to wiadomo. Nie no, tam trzeszczy, jakby się go przypięło pasami, to by nie było, także sorry za ewentualne no trzaski. I to na przykład, tak jak ja wolę skrzynie manualne, no tak wiadomo, że w takim aucie to już w ogóle skrzynia ta automatyczna to jest w ogóle... potrzebna. Wiesz co, no tak jak z Mercedesem. Myślę, to... że taka manualna, to nawet nie wiem, czy w opcjach jest taki, w sensie do nie ma, nie ma. To no w tym, aucie absolutnie. Masz tylko automat ośmiobiegowy w standardzie i to jest taka sytuacja, że zarówno Mercedes, no zmieścisz się, zmieścisz. Zarówno Mercedes, jak i Volvo, one po prostu, no muszą mieć automat, bo to są takie auta, tak, w których... No to... Wiesz, no. Że zaraz i wielkości i tego wszystkiego, że on jest duży, fajny, słów. No tak. Musi być przyjemność i komfort jazdy. Relaks, odprężenie, komfort jazdy. A nie tu machanie lewarem. A nie machanie lewarem. To jest fajne w mniejszych autach, bardziej taki, wiesz, a tu no, w takim prawda, klocku prawda. To... Chociaż ja chętnie bym mi powachlowała tutaj. Majdrowałabyś lewarkiem. No dobrze, Ewa, więc czekaj, tak. Zamknie się brama? No nie wiem, żebyś nie zostawiła pamiątki na Volvo. A chcesz zamknąć, nie, to może? Co, ona się nie ten... Jak widzi przeszkodę, no, to się nie my jesteś pewna, bo czasami te fotokomórki mogą na rancie zderzaka się, wiesz, tam... Nie, spokojnie. Nie, spoko. Zobacz. 7,2 litra, odkąd wyjechałem do ciebie z Warszawy. Nie, to jest odkąd? Całość. No to jest cała nasza trasa, odkąd odpaliłem to auto. Więc biorąc pod uwagę moc łączną 249 koni, bardzo dużo newtonometrów. Czy mogę, przepraszam, puścić nogę? Proszę, możesz. Jeżeli puścisz nogę, a masz na... Ale musisz dać na P, czyli wcisnąć klawisz. Bo jeżeli tego nie przeszłaś na P, to jakbyś puściła, no to zacząłby ci jechać. Jeżeli puścisz nogę z hamulca. Dobra. Chyba, że oczywiście mamy auto hold, no to dobra, nie. Dobra, to już teraz puszczam. No właśnie, minimalnie się cofnie. Gdybyśmy zaciągnęli jeszcze ręczny, dlatego zawsze trzeba uważać na to jest ręczny, na bramę. Tak, to wtedy trzeba pociągnąć i on powinien wtedy trzymać. To jest taki śmieszny, tylko taki pyk i już jest ręczny, a normalnie tak. Wiesz, linkowa bajka. No i pamiętam, jak się zdawało te prawo jazdy, to jest taka bzdura w ogóle, jak się na górce no, zdaje górkę tak zwaną, że to trzeba popuszczać sprzęgło, że jak zaczniesz czuć tam ten no, tak. Silnik, to trzeba wtedy gaz, nie, to wtedy trzeba puścić ręczny. Ja nie mogę, to taka w ogóle bzdura, bo to zupełnie się tak nie jeździ na górkach, tylko po prostu, znaczy wiesz, no wiadomo, że jak jest jakaś strama, to ewentualnie tak. No to Ewa, możesz zaciągnąć ręczny, żebyś zobaczyła, jaki jest feedback z zaciągnięcia ręcznego, do góry podnieś przycisk. I masz wtedy P, które się wyświetla na ten, a teraz zgaś silnik, możesz wyłączyć silnik, przekręcając tak samo jak odpalałaś. Drugą stronę? Nie, w tą samą. Też tą. Tak. I auto ci zgasło.
I widzisz, schowały ci się skazanie. Zauważyłam, że na tych, słuchaj, jest ta flaga. Tak, to jest właśnie taki nice touch, jak to mówią Amerykanie, czyli taki detal, który nie musieli dawać, ale dali, więc jest tak, że taka, wiesz, Szwecja jest zaznaczona, nie żadne Chiny. A tu jest co? To są głośniki jak mówisz? Nie, to jest komunikacja on call, to jest serwis. W razie czego, jakbyś miała wypadek, okay, to jest tam, wiesz, łączność... To jest też kwestia tego... Jak, wiesz, gadasz przez telefon. No tak, nie, no mikrofonik tak, może jest, tylko chodzi o to, że tu po prostu są przyciski do w razie czego, no, nie dotykać, póki się nic nie dzieje. SOS. To jest naprawdę drewno. Tak, tak, nie, tu Volvo materiały nie udają niczego, Ewa. To nie jest plastikowe drewno, ani to nie jest z plastikowej krowy skóra. To wszystko jest prawdziwe. To jest prawdziwe właśnie. W Volvo płacisz, ale dostajesz to, co wygląda, czym jest. A w wielu markach masz ekoskórę, czyli plastikową, masz drewno, które jest plastikiem imitującym drewno, wiesz, no lipa po prostu. No, a tu nie, tu wszystko jest tym, czym jest. Czyli skórzana tapicerka w tej wersji. Kierownica tylko jest taka trochę twarda taka. No tak. Jest troszkę twarda, to się zgadzam z tobą, ale jak pojeździłem sobie tym autem już kilka dni, to pierwszy kontakt był taki, też miałem wrażenie, kurczę, no gdyby dali nie, bardziej... Jest potem, potem prawda? Już, tak, nawet tak, po tej krótkiej jeździe, w ogóle ci nie przeszkadza. Twarda, no. No dobrze, Ewa, to teraz tak. O, łączna ocena za całość, bo wyjdzie film, który trwa godzinę i wszyscy już dawno pójdą, wyjdą z domu albo zasną. Trudno. Trudno. Nie będą. Właśnie, nikt nie zmusza. Te komentarze, że tam, Boże, jakaś porażka, że w ogóle, że mało, jak to tam piszą niektórzy, że mało taki ten... film jest no, dokładny, jakby czy to tak, tylko tam... Boże, tak, że za mało merytorycznych, technicznych kwestii. Nie oglądasz, po co w ogóle oglądasz, tak. Ale dobrze kiedyś odpisałeś, że nasze filmy, nasze, czyli są, twoje ze mną, tak, są po prostu bardziej dla rozrywki, poruszamy tak, ciekawe kwestie. Tak. Ty okiem kobiety ocenisz to, czego ja nigdy nie zauważę, bo jestem facetem. No, tym bardziej, że ja się nie znam o takich rzeczach, jaki ty się... Nie musisz się znać. Mówisz, no. Ty nie musisz się znać na tym, co jest pod maską, tak jak maniak motoryzacyjny. Ty oceniasz te rzeczy, na które ja nie zwrócę uwagi. Właśnie to jest fajne, że uzupełniasz te treści, których ja po prostu no, nie zrobię, bo nie jestem kobietą, prawda? Takim laickim, no, swoim wzrokiem. Dobra, dobra, żeby każda kobieta tyle wiedziała na temat różnych samochodów jak ty, każda, to by było naprawdę fajnie. Większość kobiet po prostu nic nie kuma, więc jeśli chodzi o samochody, więc tak jest. No, więc pytałeś mnie o ocenę. Tak. Ciężka jest tutaj, wiesz co, ocena. No przypomnijmy, że ostatnio poruszyliśmy temat, że chyba troszkę za wysokie noty czasami dawałaś, pamiętasz? Tak, zastanawiałaś tak, się, czy nie za wysoko niektóre gorsze troszkę auta, no oceniałaś tam 7, na przykład 6, ale tu no właściwie nie ma ani jednej takiej wady, nie, która by... No cena, dobra, ale to jest segment no właśnie, premium. Ta cena. Więc powiem ci tak, to auto kosztuje na pewno 300 kilkadziesiąt tysięcy katalogowo, a przypominam ci, że katalog, a cena po rabacie dealerskim to są dwa światy. Mhm. Dam ci przykład, no moja konfiguracja, którą rozważam, dostałem rabat bardzo duży, kosztuje no, 350 tysięcy chyba, coś takiego. No i to jest w ogóle, a nigdy w życiu nie sądziłem, że będę kiedykolwiek rozważał takie auto, bo po prostu mnie na to nie stać. Mhm. Ja wydawało mi się, że mnie nawet nie stać na auto za ćwierć miliona, za 250 tysięcy. Ale się okazuje, że w finansowaniu w tak tanich dzisiaj leasingach można mieć takie auto po 10% wpłacie wartości za 2000 zł miesięcznie. Mhm. Mimo tego, że katalogowa wartość tego pojazdu to jest jakieś absurdalne 350 tysięcy. Więc jeździsz no po prostu z salonem, domem na kołach, z fantastycznym systemem audio, z ekonomicznym, dynamicznym dieslem, z super bezpieczną klatką bezpieczeństwa volvowską, więc wszystkie swoje pociechy wozisz w pełnym bezpieczeństwie. No i masz auto absolutnie wyglądające segmentu premium, jest segmentu premium. No. Znaczy wiesz co, ja jeśli chodzi o cenę tak za całokształt, wygląd w środku, zewnątrz i jazdę, to wiesz co, no nie wiem, może nie powinnam albo, ale ja stawiam dziesiątkę. Okej, okay. Słuchajcie, to muszę, tyle mnie widzieliście w kadrze, ale teraz muszę się pokazać, bo jestem w szoku. Bałem się, że wada 9,5, ale jest dziesiątka. Jedna z niewielu, albo nie wiem, pierwsza? No. Pierwsza czy druga? Kurczę, ja już tyle testów nagraliśmy. Albo pierwsza, nie, albo druga. Albo druga, któreś było może dałaś, dziesiątka, może dałaś. Nie pamiętam, kurczę, teraz, które to było no, auto. Musiałaś być niesamowicie pod wrażeniem jakiegoś auta i dałaś, tak, tak, ale tak, na pewno nie ma trzech dziesiątek. Na nie, pewno nie, nie, to jest nie, maksymalnie nie, druga dziesiątka na tych 25 testach. Czy tam. No, także słuchajcie, auto, rekomendacja Ewy jest 10 na 10. Znaczy, nie może być. Generalnie zazwyczaj tak ta moja skala w autach jest od 7 do 10, tak? Chociaż od 7 do 9, no powiedzmy najczęściej. Stawiam gdzieś tam 7-8. No ale tutaj no nic dodać, nic ująć tak naprawdę, więc... Polecasz wizytę w salonie, jak kogoś stać? Zawsze, jak to podkreślam, zawsze najlepiej się czuję w mojej Kii. Ale rzeczywiście, chociaż teraz nie odważasz się powiedzieć, że Kia jest lepsza. No nie, ale jakby na moje użytkowanie, ja bardzo lubię to auto i
spędzam w nim dużo czasu. No pewnie, no to wiesz, też spełnia swoje zadanie tak samo jak to Volvo. Dokładnie. Więc... też ładnie wygląda, a jak tam gdzieś drapnięte jest. No tak. A jak spełnia, to po co przepłacać? Przez kogoś, także... Dokładnie, no. Jak nie widzisz no. Różnicy, to po co przepłacać? Może różnicę widzisz, bo widać gołym okiem, na nie trzeba no, jechać. Ale... myślę, że gdzieś tam każdy z widzów, czy ktoś, kto posiada samochód, chciałby mieć jakieś takie fajne, luksusowe, potężne auto, no ale no mówmy się, no wracamy do realiów wracamy własnych, na ziemię. Życiowych. Wracamy i na ziemię. No wiadomo, że nie stać osób niektórych na takie auto. No zdecydowanej większości ludzi nie stać na takie no, auto, nawet w podstawowej wersji za ćwierć miliona złotych w leasingu czy w kredycie, no ale... Ale naprawdę auto fajne i jakby nawet sobie pozbierać komunię na chrzty te wszystkie, na śluby. Ja jakby śmieję. Odłożyć każdą, wiesz, każde za skórniaki latami odkładać, to można sobie pozwolić. Aczkolwiek to jest tylko auto, umówmy się. To jest oczywiście, to... tylko samochód, ale dla niektórych aż, bo dla niektórych no tak, tylko... Tak, dla niektórych mężczyzn jest przedłużenie męskości w ogóle, zwłaszcza takie auto. Okej, okay, to akurat opinia kobiet, widzicie, nasze testy zawsze coś wnoszą. Ja bym tego nie wymyślił, ale Ewa dodała. No jakże nie jest tak, jak jest, no. No dobrze, a kobiety nie muszą sobie niczego przedłużać samochodami? Czy... Nie, nie wiem, ja nie czy muszę. Powiększać? Nie musisz. Nie. Ty akurat może nie musisz, ale może niektóre samochodami sobie też muszą coś tam powiększać, przedłużać, nie? No to takie trochę szowinistyczne. No wiesz. Znaczy, bardziej feministyczne, że tylko mężczyźni, a tu bo równouprawnienie, czasy równouprawnienia ale sobie. Ale wiesz, te przedłużenie męskości i zaszpanowanie przed kobietą, o, mam furę. Znaczy, dla mnie to nie działa w ogóle, tak, więc... Wiesz co, no tak, ale z drugiej strony ja bardziej podchodzę do samochodów po prostu też w kwestii bezpieczeństwa, właściwości jezdnych. No to tak jak i ja, no i tak jak się w zasadzie powinno podchodzić tak, do tego, tak. Nie? A nie, że tam... Pakowności dla całej dużej rodziny, bardzo dużej rodziny i wszystkich takich praktycznych rzeczy też, systemu audio super, wiesz, co jest ważne. No. Ale dlatego mówię o takim przedłużeniu męskości, jeśli ktoś kupuje taki, no nie wiem, pan jeden, który jest singlem, że tak powiem, i no tylko na dziewczynę. Aha, na panienki, no taki magnes, na żeby nie powiedzieć blachary, a to nie ta marka. Nie, to nawet nie odchodzi o blachary, tylko po prostu, no. No dobra. Dobra, bo... Ewa, zanim Ewa mnie powstrzyma, to ja powstrzymam Ewę tym razem, bo widzę licznik, że już mamy samej jazdy, jest ponad pół godziny, a jeszcze intro, matka, to będzie z 50 minut. Będę miał 3 godziny montażu na samym wycinaniu. No, wybaczycie mi, no. Nie, no, widzowie na pewno ci wybaczą. Także dziękuję ci, Ewa, za kolejny odcinek. Musimy nagrać taki film, nie testować auta, tylko taka pogadanka o auto. A może? Słuchajcie, Ewa ma pomysł na nową serię. Dajcie znać w komentarzach. Pogadanka przy winie? Przy winie samochodowym, czy winie takim z kierunka? Możemy nawet usiąść w samochodzie, nie jechać. To sobie postawić, wiesz, jeden kieliszek. A, to się tu masz muszę. Aha. Jeden kieliszek drugi, wiesz. Taka gadka na luzie. Tak. Sączymy winko. Ja jestem za jakieś prosecco fajne, dobre. No dobra, to dajcie znać tam łapkami w górę, czy wam się podoba i w komentarzach, jesteście za takim odcinkiem z Ewą. Bardziej na luzie, bez jazdy, tylko taka pogawędka jak w kawiarni. No to czekamy na wasze opinie, ja się z wami już żegnam. Do zobaczenia, dzięki Ewa. I do następnego razu. Może jak w samochodowej kawiarence. No właśnie, no, ja ciasto upiekę. O, no dobra. Nie, dobra, krewetki zrobię. Ale muszę takim wnętrzem wtedy przyjechać, żadnym takim nie, ciemnym, no, szarym. Nie, jakąś Dacią, to sorry, nie, bo... musi być taki luksus. No, oczywiście. Taki Bizancjum. No dobra, to do zobaczenia. Chyba coś powiedziałaś przed chwilą? Nie, no tak siedzę tutaj i śmieszne takie odgłosy w tej kabinie, takie O, Volvo tak sobie strzela, pyka, takie różne odgłosy jakichś systemów, ale ono tak jak się odejdzie też od tego samochodu na zewnątrz, to też czasami są takie pum, takie jakieś takie mechaniczne odgłosy. Wiesz, mały tam robaczek jakiś chodziło. Bo coś... Tak, jakby coś tam żyło pod maską, jakaś kuna weszła i coś robiła. No, taki, no ale to ten typ tak ma, to są wiesz, jakieś systemy elektroniczne i dodatkowe jakieś tam zapadki się uruchamiają. Okej, okay. Ewa zajęła miejsce i teraz zaczniemy nietypowo, bo od kurde, proszę. Nie, no proszę, bo będziesz się śmiał ze mnie, albo widzowie się będą śmiać. Ewa, powiedz jeszcze raz co? Proszę, powiedz! No powiedz! No bo trochę mi to przypomina ten znaczek płci. Tylko nie pamiętam, że to była męska czy żeńska, ale chyba... Ewa nagle tak nie z gruszki, nie z biedruszki mówi, biologia, a przepraszam bardzo, czy to nie jest znaczek płci żeńskiej? Tak, rozmawiałam o zupełnie czym innym, to fajne, spodobało mi się. Tak, no to Ewa, to jest znaczek którejś płci i czy nie wygląda... Nie pamiętam właśnie, czy żeńskiej, czy męskiej. Każdego z widzów teraz męską, ale... odsyłam do Google'a, żebyście tak, pomogli właśnie. Ewie, napiszcie komentarz, co to wam przypomina, co to obrazuje. Co tam dokładnie. No dobra, to koniec naszych ofowych momentów.